To są przygotowania BMW do zimy, mianowicie zmiana oleju była, a teraz jest, będzie przeprowadzany, kurwa, będzie robiony spaw dyfra i tyle, no to tu dużo mówi. Polecam do tego zabiegu sobie odkręcić stabilizator, bo chcecie odkręcić tylko od mocowań do budy stabilizator, tak żeby on sobie obwisł. Coś jeszcze trzeba odkręcić przy takim dyfrze? Ułosie, wał i dyfer. O, kliknął. Dobra, wał wyszedł i teraz... O, dobra. Trzymasz go? Trzymaj, bo ci błepiem, nie? Dobra. Dobra. Kurwa, ileś dziecko na ręce. O kurwa, ale mi w krzyżu zjebło. Trzeba wytrzeć tabliczkę, czytać przełożenie. 3,45, tak pamiętam. Tak? Kiedyś tak mi się wydawało, że było. Ładne spadniki to pójdą. No. Tu. O tu trzeba nalać, widzisz? Tu. 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 I teraz tak, ważne, żeby nie przypierdolić po tym. Żeby tego nie zespawać. To nie, to nie dobrze. Widzisz? I zaraz będziemy spaść kłaść spawy. Tak? Tutaj. Jebane oczy jednorazowe. Tutaj. 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 I tutaj. Śmieszne te spawacza nie czuć alkoholu. Tutaj. 100% CO2. Billy ustawia specjalny program na dyferencjały. Gaśnica jest tam. Wszystko jest zgodne z BHP. Tak. Billy, jak widzimy na załączonym obrazku, odprawia najpierw modlitwę. Nie pali się? Nie. Dobra. Jeszcze nie. A? Śmierdzi w pole. To nie wąchaj, tylko spawaj. Dobra. Pali się. Dobra. Pali się jeszcze? Już nie. Ale serio, się ale zaczęło jak się palić na spodzie. Grill był, dobrze, kurwa. Tak ma być. Tak, tak ma być. No tak, tylko kurwa Billy teraz miała brwi. Nie, zatowałem, dobrze. Ale kuchar ma dyser. Spaw! Dobra. No i po dłuższej walce mam już położone spoiny. No, moim zdaniem to jest wystarczające. Składamy. A, jeszcze przed składaniem warto wypłukać dyfer, dlatego że wiadomo, podczas spawania trochę nam to strzela ten spaw i no, te kuleczki po prostu na dole się osadzają i potem jak to wszystko z olejem zacznie tu pracować, to nam zaraz koło atakujące może dostać mocno. Dobra. Płuczemy, składamy, zalewamy olejem. On się pocił, więc ma prawo się wylać dołem. Właśnie kuchar pokrywa tutaj powierzchnię uszczelnieniem dirko. Po chwili będziemy... Tak. Po chwili będziemy zakładać dekiel, przykręcać. Pozostawiamy na jakiś czas spoczynku, żeby masa zaschła, a dopiero potem to wszystko wyląduje w aucie. Kapa została odtłuszczona, po czym Billy wlazł w nią ten. No to, ale ty, oblałem cię po tej nodze ekstrakcyjną, więc tak jakbyśmy odtłuścili ten dekiel, nie? Tak. Spodnie mi odtłuściłeś, kurwa. Dobra. No, po wierzchu, bo mi na palcu zostało. Zabielimy. Kurwa, ale to jest miłe uczucie, że tu się nic nie zjebałeś, że się kręci, kurwa. Jeszcze w aucie nie jest. Czekaj, korek dyrka. Bardzo się kręci, słuchajcie. Mi to wystarczy. W tą, bo tu masz czujnik prędkości, widzisz? I ten, on działa na te blaszki. A, to dobre to jest. A gdzie są te śrubki? Tu są. Więc sobie damy. Ty, a to śruba? Patrz, to jest właśnie kurwa BMW. Zobacz jak wyglądają śruby, które mają 30 lat. Ciekawostka. Kuchar bawi i uczy. Kuchar, wszyscy dobrze wiemy, że ci co konstruowali te dyfy, to wiedzieli, że będą je spawać za 20 lat. Ja je będę spawał, no. Czekaj, dobrze, ci są dobrze. Jeżeli chodzi o spawanie, to nie zatrudniajcie idiotów mojego pokroju na przykład. Bo tak. To się też może źle skończyć. Wojtek Sokół ma przyjechać w czwartek.
Będziemy mu dyfer wręczył, mu będziemy stawać. Ej, ale to jest ten klient, co jest po Wiki Gabor, tak? Tak, tak, ten co po Wiki Gabor. Wiki Gabor jest 6, kurwa. Ale wyobraź sobie, tutaj ma... działamy sobie, kurwa. My tutaj działamy, dywan, tam sobie coś działa, nagle, kurwa, palenie do drzwi biega, Wojtek Sokół. No i co, zespawany już? Dobra, to przytrzymam tutaj. Zapierdala. Czekaj, ja to sobie tym będę manewrował, wiesz? I zaczął tam ze mną gadać o tych BMW-kach i mówię, że też mam, wie pan tu pasjonat marki. I te... No i on mówi, no, też mam. I coś o dyfrach ze mną. A, mówię, że słapa będę robił, bo tam wtedy chyba byłem w tym etapie. Czy że zrobiłem, się pamiętam, mówi, no, to dyfer musisz zmienić, bo coś tam, bo ci będzie dużo palić. Myślę, no, jak ja bym się takimi rzeczami przejmował w tym samochodzie. No, ale idę dalej w tę dyskusję. I on mówi, że on ma dwa dyfry i jak jedzie w trasę, to zmienia. Na jakieś dwa coś, nie? Szczerze, ja słyszałem o takich ludziach, ale... Ty, ale patrz, ile to kurwa dzień roboty. Ja wiem, no, że dobra, ze spawaniem dzień, nie? To jest tym sporo. Ale, kurwa. No, wszystko w swoim miejscu. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Nie, no co ty chodzi, wiesz, wyjechać z powrotem, przecież nie będę cię tu wiesz.